Witajcie! Zaprezentuję Wam tworzenie projektów aplikacji hager Ready metodą manualną. Tu każde urządzenie lub obwód dodajemy osobno, tak samo jak wyłączniki różnicowo-prądowe. Otwieramy projekt, wybieramy metodę manualną. Na pierwszej szynie są już dodane urządzenia, które wynikają z konfiguracji instalacji. Przypomnę, że konfigurację instalacji dokonujemy przed wyborem metody projektowania. Kolejne urządzenia najlepiej dodać na osobnej szynie. Możemy to zrobić klikając w plus na górze lub na dole. My dodamy na dole. Jesteśmy na drugiej szynie. W tym miejscu możemy dodać dodatkowe urządzenia. Dodajemy kolejne obwody klikając w ikonę żarówki. Powiedzmy, niech będzie to obwód oświetlenia. Od razu możemy uzupełnić lokalizację. Wybierzmy może kuchnię. Zatwierdzamy. Zatwierdzamy jeszcze raz. I kolejny obwód. Tym razem, może niech będzie gniazdo z uziemieniem. I tak samo uzupełniamy lokalizację. Kuchnia. Potwierdzamy. Powiedzmy, że nasz projekt jest skończony, więc zatwierdzamy go w prawym dolnym rogu. Na górze wyświetlił się komunikat na czerwono, informujący o niezgodności z normą. Jeśli klikniemy w komunikat, dowiemy się, że następujące obwody nie są zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym. Możemy zatem wrócić do edycji rozdzielnicy zasilającej i poprawić błąd. W prawym dolnym rogu zatwierdzamy projekt. W metodzie manualnej może się zdarzyć, że popełnimy błąd. Wtedy aplikacja pokaże nam informację o niezgodności z normą. Mogą pojawić się też komunikaty na pomarańczowo, które informują o niezachowaniu dobrych praktyk projektowania. Na przykład niezachowanie wystarczającej rezerwy w rozdzielnicy. Jak widzicie, projektowanie w aplikacji Hager Ready jest bardzo proste.